Wczoraj w Barcianach odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy. Radni głosowali nad zmianami w budżecie gminy na 2017 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2017-2031. Jednak najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Barciany na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej gminy Barciany na lata 2018-2031. Przed głosowaniem zostały odczytane projekt uchwały budżetowej, opinie stałych komisji Rady, w tym opinii Komisji Właściwej do Spraw Budżetu, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, które były pozytywne, oraz stanowisko wójta w sprawie opinii Komisji Stałych i opinii RIO. Projekt uchwały budżetowej radni poparli niemalże jednogłośnie. Na tej samej sesji przedstawiono także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku oraz zatwierdzono plan pracy tejże komisji na 2018 rok. Pozostałe komisje także przedstawiły sprawozdania z realizacji planów pracy w 2017 roku i plany pracy na 2018 rok. Sesja była także okazją, aby podziękować barciańskim strażakom ochotnikom za pomoc przy usuwaniu skutków podtopień, które nawiedziły w listopadzie gminę Barciany. W imieniu władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców gminy Barciany, poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w ostatnich dniach października oraz 1 listopada 2017 roku. Pragniemy serdecznie podziękować za osobiste zaangażowanie i okazaną nieocenioną pomoc w walce z żywiołem oraz usuwania jego skutków. Jednocześnie na Państwa ręce składamy podziękowania dla wszystkich strażaków biorących udział w akcji ratowniczej. Wyrażamy ogromne uznanie dla międzyludzkiej solidarności, jaką okazano naszym mieszkańcom. Dziękując, jeszcze raz życzymy pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. I tutaj bardzo proszę, pan komendant. Szanowny pan ruch Mirosław Kuziak. Przez błoto, wodę, kilka godzin. Serdecznie dziękuję. Można na Was liczyć.